powiecie jak nie pojecie wodzu, nie będziecie mieć siły. I jak to rządzą, jak jest dobry podkład, to już potem nie idzie tańcować. Chcę jeszcze tak wspomnieć, że taki właśnie bale muzyki bywały zawsze, bywały właśnie na Łostatki i taka tradycja dzięki właśnie Urszuli w Koniakowie się drży. To mamy 28 bal i opadł, że w terenie, że mu tu bardzo pasuje, bo tu tak siedzimy po spolu, tu nas też najbardziej tak, można powiedzieć, po sąsiedzku możemy być jeden, drugi, bo widzieć, co się przerządzić. Wspomnimy się taki bale, ale się to nazywało muzyki, bywały w karczmach, bywały przy sobocie, ale tak samo czynnie też bywały pomści, powiewki w niedzielę. Jak se tu gazdowie zeszli, wiecie, z te wielki na jakieś piwo, a potem uradzili, żeby jeszcze dziśka szło coś zaspiewać, jakiegoś łowieziączka, poleczkę pospół zatańcować. I tak te muzyki potem się zaczynały. Głównym loteriem z całym właśnie dowodem na rehabilitację Bartka. I jako Janko Pado, jak już będziecie czuli, że już przestańcujecie, że już te radości macie moc, to wtedy będzie loteria, bo to wszystko lakcy idzie. Jakoś już to tak po tej żody się nie krypuje, żodnym już nie ma jakoś tak szutło, żeby ta, wiecie, chętnie coś się nabył. Także na to liczymy, że ta loteria będzie raz, dwa, no tu pomoże jeszcze Wynek Drago. Można powiedzieć, szczyci tym, że zawsze tu są oryginalni muzykanci. Nie ma muzykantów folkowych, tam coś jest, wiecie, wymieszane, inni aranżacje. Zawsze tu grają ci prawdziwi, najprawdziwsi muzykanci. Z Koniakowa, z Istewnego, z Jaworzynki, Łodnilówki, z Wyderskiej Górki. Także tu pospół, ta brać muzykańsko, ten prawdziwy rytm muzyki oryginalnej, autentycznej, na tym balu będzie nam grą. Wszystkie życzę pięknego czasu, pięknego tańcowania, śpiewania, a co byście się dobrze utańcowali, a co by was jutro kapki szłapy bolały. Także zaraz was tu będziemy wołać utańcowani. Shiva, Shiva.